Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich gości, którym udało się tutaj dzisiaj dotrzeć. To jest kolejne spotkanie z cyklu Biografie pod lupą. Naszym mecenasem jest miasto Gdynia. Dziękujemy mecenasowi. Miesiąc temu rozmawialiśmy z autorami biografii o biografiach. I wtedy gościliśmy Annę Arno, Joannę Szczęsną i Andrzeja Franaszka. A dzisiaj porozmawiamy o autobiografiach. Pomysłodawczynią i prowadzącą spotkanie jest Renata Gorczyńska. Pani Renata jest pisarką, tłumaczką, krytyczką literacką, przyjaciółką i osobistą asystentką Czesława Miłosza. Jest autorką rozmów z noblistą oraz opracowań poświęconych jego twórczości. Pani Renata jest autorką wielu przekładów, wśród których wyróżnić można tłumaczenia poezji Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego na język angielski, czy Roberta Hassa na język polski. Nasze zaproszenie do rozmowy przyjęli pan profesor Stefan Chwin. Jak wszyscy wiemy, powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem, doktor habilitowany i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Filologicznym. To są nieaktualne. Już nie, to są nieaktualne. W trakcie rozmowy spróbujemy zaktualizować. Znaczy profesor zwyczajny. Najzwyczajniej. No. Pan profesor jest laureatem Nagrody Literackiej Gdynia, to jest jak najbardziej aktualne, za tom esejów Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, jak również laureatem jednego z najważniejszych niemieckich wyróżnień literackich, Nagrody imienia Andreasa Grypiusa. Trudno powiedzieć, który z książek naszego gościa najbardziej lubimy, znamy, pamiętamy. Ja wymienię tylko kilka tytułów. Hahnemann, wydany po raz pierwszy w 1995 roku, Kartki z dziennika w 2004 roku, Żona prezydenta w 2005 roku, Dolina radości, moja ulubiona, w 2006 roku, Dziennik dla dorosłych 2008, Panna Farbelin 2011, czy Opowiadania dla Krystyny z 2018 roku. Jak już zapowiedziałam, wkrótce najnowsza książka pana profesora w czerwcu. Być może za miesiąc będziemy mogli o tym zamienić kilka słów. Kolejnym naszym gościem jest Mikołaj Trzaska. Jak wszyscy wiemy, saksofonista, improwizator, kompozytor, współzałożyciel wraz z Tymonem Tymiańskim legendarnej grupy Miłość. Współpracował z najwybitniejszymi muzykami z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych, akompaniował Marcinowi Świetlickiemu, Juriowi Andruchowiczowi, a z Andrzejem Stasiukiem tworzył projekty muzyczno-literackie. Jest autorem muzyki teatralnej i filmowej do filmów takich jak Dom Zły, Róża, Drogówka, Pod Mocnym Aniołem, Wołyń, Kler. Dzisiaj na warsztat bierzemy książkę Wrzeszcz, którą napisał do spółki z Januszem Jabłońskim i Tomaszem Gregorczykiem, wydane w wydawnictwie literackim. Zapraszam do rozmowy. Ach, najważniejsza rzecz, jesteśmy w przepięknym, przecudnym Teatrze Gdynia Główna i dziękujemy im za gościny po raz kolejny. Dzięki. Proszę Państwa, moich dzisiejszych gości wiele różni. Pierwszy, Stefan Chwin, jest mistrzem słowa. Drugi, Mikołaj Trzaska, jest mistrzem dźwięków. Chociażby z ten tandem ze Stasiukiem coś jednak mówi na ten temat, prawda, że istnieją jakieś linie zbieżne. Ale można powiedzieć, że słowo pisane najpierw jest w zasadzie dźwiękiem, prawda, dopiero
nawet jak się czyta książkę, to właściwie ona dźwięczy. Cisza. Dobrze, na razie nie będę mordowała profesora. Ale ja mogę powiedzieć. Bardzo proszę. Ale rzeczywiście. Ten moment, o którym pani w tej chwili mówi, dobrze pamiętam, bo Hahnemann się zrodził z impulsu muzycznego. Znaczy nie, że ja słyszałem jakieś utwory muzyczne, które mnie pobudziły do tego, tylko że w nocy, o trzeciej w nocy obudziłem się, czując w sobie taki muzyczny rytm zdania. Wstałem, przeszedłem do kuchni i zacząłem pisać. I pierwsze zdania Hahnemanna powstały w ten sposób. Ale pierwszy był rysunek melodyczny zdania. Gdy się słyszy ten rytm fraz, przerwy, wzniesienia, tonu, ja już wiedziałem, jaka to będzie tonacja całej tej opowieści. To jest ważne. Oczywiście, ale chciałem przy okazji zauważyć, że istnieje takie powiedzenie, że poecie pierwszą linię daje Bóg, tak? Że to jest dane od Boga, resztę musi sam uzupełnić. Ale w pana wypadku to było pisarzowi, nie poecie, też taka szansa od Boga jest dawana. No może pomógł i najwyższy, nie wiem. Tak jest. Ale przypomina mi się też, co Gombrowicz mówił, że wszystko zależy od pierwszego zdania. Tak. I jeśli się uda, to on ciągnie za sobą całą opowieść, tylko trzeba ustawić ten... Mikołaj, czy to dotyczy również komponowanej muzyki? To jest ciekawa historia, bo dużo o tym się rozmawia, szczególnie w moim przypadku edukację mam wizualną, studiowaną malarstwo przez kilka lat. Czy można zdjąć w paśmie tam 1000 Hz powyżej? Można zdjąć to pasmo, bo to jest bardzo zwracające. I to było, żeby było tego było. I dla mnie zawsze jest tak, że muszę mieć naraz, to znaczy muszę mieć obraz, słowo i wtedy powstaje muzyka. Przypomniał mi się też Francis Bacon, jest znakomita książka, którą Państwu polecam, to jest wywiad, który został z nim przeprowadzony przez Stewarta Davisa, takiego krytyka brytyjskiego, i to jest nazywa brutalność faktu. I on dokładnie mówi to samo. Nie znał, nie wiedział na pewno, co mówił Gombrowicz, kiedy najważniejsze jest pierwsze dotknięcie, a dalej już pozwólmy jakby podążać emocji i myśli. Ale w pewnym rytmie, prawda? W rytmie tego pierwszego zdania. Tak, no ja pamiętam, co powiedział Milan Dorwiński kiedyś, że miał to. To jest jedna rzecz, która mu wyszła w ten sposób. To jest napisanie poematu od jednego, od tego pierwszego uderzenia, które są obraty jechać do Luoma. On twierdził, że to mu wyszło właśnie. To jest rzecz wyjątkowa, nawiasem mówiąc, napisać coś jednym pociągnięciem pióra. Ale no, może to jest legenda. Chyba nie, dlatego że nie wiem, czy wiecie, że ja byłam tłumaczką tego wiersza. I właściwie od tego zaczęły się moje układy z Adamem i zostałam pierwszą tłumaczką na angielski jego dwóch pierwszych tomików wierszy. Ale ja byłam kompletnie zahipnotyzowana tym jechać do Lwowa i tak jak on napisał to prawdopodobnie właśnie za jednym zamachem, za jednym rzutem, tak samo jak ja dostałam ten numer zeszytów literackich. Doskonale pamiętam ten wieczór w Nowym Jorku. Usiadłam, przeczytałam i zacząłem to natychmiast tłumaczyć. No najwyraźniej też ta hipnoza, ta motoryczność tego wiersza nadzwyczaj też i na mnie podziałała. Ale dobrze, więc różnicie się panowie warsztatem swoim, artystycznym, ale macie pewne wspólne cele. Mieszkacie po pierwsze w Gdańsku, wrzeszcz, można powiedzieć już, wrzeszczy z tytułu wieloznacznego skądinąd tej autobiografii Mikołaja. Macie właśnie obaj wykształcenie plastyczne. I zastanawiam się... Tego nie wiedziałem.
No tak. Pan kończył. Nie, ja nie skończyłem. Nie. A, no, przepraszam. Sztuką. Mikrofon, przez przepraszam. Przez trzy lata rzeczywiście studiował na stole. A, on był zupełnie inny. No, ale tak czy inaczej, ale a ty z kolei skończyłeś średnią szkołę plastyczną, prawda? Tak, w Lwowie, to niedaleko tutaj. No właśnie, skończył w Lwowie. No, a, w Lwowie. No, no, no i spotkaliśmy. Jak się jakoś stało, że spotkaliśmy się w jednej klasie. No. Nie, no w klasie nie byliśmy w jednej. Nie. Ale słuchajcie. Tam dobrze było. Tam no bardzo właśnie. Taki ciekawy był, ciekawa menażeria ludzka była, no, ciekawa. Tak, można było dużo powiedzieć. No ja sobie wyobrażam. Ale też wspólnych nauczycieli. Tak, wspólnych nauczycieli to jest mama. Bo byli długo. Pogadamy, jak Państwo sobie pójdą. Tak, no, jest. Mnie zresztą frapowały takie liceum plastyczne i moje najbliższe przyjaciółki ze szkoły podstawowej zostały tam potem gwiazdami, a ja w żaden żywy sposób nie miałem żadnych szans, żeby zdawać egzamin wstępny, ponieważ jest to mi obce. Niestety, z wielkim żalem do siebie twierdzę, ale nie o to chodzi. Chciałem zapytać, na ile to ten talent plastyczny, graficzny, wykształcenie plastyczne, na ile to wpłynęło na waszą twórczość, tak odmienną przecież? Czy to ma jakieś przełożenie? No, jeśli tutaj pytanie jest do mnie skierowane, to na pewno, tak. Mam takie poczucie, ale to nie wiem, czy to trzeba wiązać z wykształceniem, no może po prostu z pewną taką, nie wiem, skłonnością akurat talentu, prawda, może, bo tam przecież są ludzie, którzy w ogóle są nie uczeni w tym kierunku, a są bardzo dobrze. No, byli tacy samouczy rozmaici. No, to. Ale oczywiście, dlatego że ja na przykład nie jestem zupełnie pisarzem, jakby to powiedzieć, lingwistycznym, to znaczy takim, który jest skupiony przede wszystkim na takim, bo ja wiem, jakby to powiedzieć, pojęciowo-językowym wymiarze tego. Ja myślę obrazami. I zresztą sam staram się bardzo, żeby pisanie powieści to było też, to powinno być też opowiadanie obrazami. Bardzo dlatego jestem przywiązany. Nie wszyscy to robią. Nie są. Gombrowicz był po prostu analfabetą. To pod tym względem wartość plastyczna jego książek jest w ogóle, to też kiedyś nam to pisałem. Zajął się na przykład taką dość niby marginesową rzeczą, jak są poubierani bohaterowie Ferdy Durkę. Jakie mają stroje, w jakim kolorze te stroje są. Wiesz, stworzyć powieść, która jest bezbarwna zupełnie, kompletnie, nie ma żadnej informacji właśnie o tej stronie barwnej życia. Zupełnie, absolutnie. On był właśnie takim abstrakcyjnym powieściem pisarzem, który się właśnie pojęciami bardzo się tak bawił i to widać wyraźnie w tych jego powieściach. No, ja raczej wolę, żeby były takie, że jak się czyta, to się widzi. Tak? Chyba bardzo mocno, tak. Tak, bardzo się o to staram, no bo właśnie sam też odbieram świat w tej warstwie obrazowej bardzo tak intensywnie. Więc to jest zupełnie inna droga. Co wcale nie znaczy, że ja nie cenię Gombrowicza w żadnym wypadku. Zresztą napisałem o nim, dużo o nim tak. Napisałem, właśnie całą książkę napisałem. No, o Gombrowiczu jeszcze pogadamy na marginesie. Ale ja chciałem zapytać Mikołaju, ty projektowałeś szereg okładek swoich. Zresztą twoja dyskografia, jak na Lenia, gdzie się niby przyznajesz, którym rzekomo jesteś, jest po prostu. Muszę to zaprojektować. Tylko jedna okładka jest zaprojektowana przeze mnie i to, że one są takie ładne, to nie znaczy, że to ja. Nie, o nie, ja. Bo ja mam żonkę, o to bym ciebie nie posądzała. I to jest nasze podobieństwo również. Moja małżonka jest wydawcą moich płyt. Bardzo dba o wygląd okładek, uważa i zresztą słusznie, że okładka jest takim istotnym elementem i ona właściwie w jakiś sposób musi zaczarować klienta i dlatego kupuję płytę CD, która już się dzisiaj właściwie zdewaluowała absolutnie, że jeszcze jest ta okładka. Poza tym w przypadku płyty CD, a nie dużej płyty winylowej, okładka spełnia rolę jakby trochę takiego znaku, bardziej znaku niż obrazka, więc
tutaj trzeba być bardzo prostym, bardzo dbałem o taki globalny szczegół. Ale to jakby zostawiam moje żenie. Natomiast jeszcze pozwolisz, że wrócę do tej historii z obrazem, że dla mnie też obraz jest momentem startowym, jak powiedziałem wcześniej. Ja jestem z rodziny, tato był malarzem. Tak. Właściwie wyobrażałem sobie, że moja jedna droga w życiu to będzie droga malarska. Nawet już powiedzieli, że to będzie twoja pracownia. No nie wiedział, że to pracownia dzisiaj stało się studiem muzycznym, rzeczywiście postprodukcyjnym, muzycznym, ale co ciężko zresztą przechodziła ta myśl. W każdym razie miałem całe życie ustawione, więc od dziecka oglądałem, od dziecka byłem uczony patrzeć. To jest chyba też dobre takie stwierdzenie, że uczy się nas pisać, uczy się nas czytać, nie bardzo uczy się nas patrzeć, nie bardzo uczy się nas słuchać. I ojciec kazał mi patrzeć, kazał mi oglądać. Takie spotkania z ojcem, kiedy siedzimy gdzieś na ławce i mówi i mnie pyta, zachodzi słońce, jakiego koloru jest ten las? I każdy z nas powiedział, że las jest zielony. Ale to nie jest prawda, las nie jest zielony, kiedy widzimy, jakim jest. Czyli to daje nam jakby taki, to jest taka dźwignia do dementowania, do rozbijania pewnej kliszy o tym, jak widzimy świat. No i w ogóle do rozbijania wrażliwości. Nie załatwiamy sobie nic. Także obraz jest dla mnie ważny i miałem taki moment, może troszeczkę w historii, ale postaram się to skracać, bo żeby wystarczyło miejsce na nas troje. Otóż w pewnym momencie obraziłem się na ten obraz, ponieważ miałem całe życie ustawione i odkryłem, że muzyka jest moją wybranką i tak się stało i rzeczywiście to jest wielka miłość, która trwa do dzisiaj największa, że porzuciłem studia plastyczne, trochę obrażając się wszystkich przy okazji, łącznie ze swoimi profesorami, którzy się jakoś na początku leźli, potem nie. Urodziłem się do tego stopnia, że porzuciłem pędzel i tak naprawdę zacząłem dotykać go dopiero jakoś kilka lat temu, bo ktoś mnie poprosił. I myślałem, że to będzie ostateczny rozwód. I tak naprawdę zorientowałem się, że pracując dla kina, okazało się, że mam najlepsze wykształcenie, że właśnie to był ten moment, kiedy nieświadomie zupełnie. Właśnie, bo musiałeś sobie uświadomić, że cały jak w czasie. Tam ten dźwięk myślę o obrazie. Może nie tylko o samym obrazie, ale i też chciałem nawiązać do literatury bardzo szybko, że jednak muzyka to jest język. Nie ma wątpliwości, jednak to jest zdanie, mówi się fraza w języku muzycznym. Jednak kiedy gramy o utworze, o kompozycji czy o improwizacji, to zawsze ja mam w głowie coś takiego, kiedy puszczam pierwszy dźwięk, taki, było to dawno temu. Mam jakby taki wewnętrzny, taką myśl, że tu się zaczyna historia. Oczywiście, że to nie jest tylko tak, wymyślam to zdanie na początku, zupełnie też konstruując czasami abstrakcyjne formy, ale myślę, jestem tutaj. I co z tego, prawda? Albo jestem w synagodze, albo jestem na dworcu, to wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie, jak Państwo wyglądacie. To po prostu takie rzeczy, które wpływają i ja się z tego wpływu... I ten wpływ właściwie, profesor powiedział najwyższy, ale ten wpływ najwyższego może przyjść z dworca na przykład. A wizualizacja w sensie Twoich zespołów, z którymi grałeś, czy to też ma duże znaczenie, jak jesteście rozstawieni, jak w co się ubieracie na występ? No właśnie na występ przyszedłem tak, to znaczy w stroju roboczym. I ja akurat nie należę do muzyków, który się ubiera. Znaczy chodzę, uznaję, że ten ubiór to jest taki rodzaj trochę zafałszowania rzeczywistości, że oto teraz będziemy tworzyli pewne sakrum. Ja mam taki problem z orkiestrami, nie chodzę na koncerty klasyczne z jednego powodu, że lubię chodzić na próby, bo ludzie jeszcze jakoś normalnie wyglądają, ja wtedy słyszę muzykę, a jak oni się ubiorą za czysto, ich okierki za bardzo lśnią, to już nie wierzę w sytuację. Mam tak. Lubię brud. Jakoś istotnie to... Brud to nie jest dobre słowo, lubię surowość. Surowość, tak. Zresztą to się powtarza w Twojej książce. Te ramki mnie drażnią, chociaż lubię dobrze oprawiony obraz. To jest też... Ale to jest jeszcze inna historia. Natomiast jeszcze... To jak my jesteśmy rozstawieni, też często zamykamy oczy. Musimy przeczytać czasami kilka notowań, nie za dużo ratunku. Ale... myślę, że to rozstawienie tego zamienił na relacje z ludźmi. Że jednak to, co nas jakby różni,
to w pewnym sensie, bo ja też grałem często koncerty solowe, bo to już jednak nasza praca jest w jakiejś relacji. Trochę jest tak, że mamy czterech kompozytorów na raz. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby czterech pisarzy pisały jedną książkę. Nie, chyba nie. No zdarzało ale się. Ale były takie eksperymenty. Były takie próby. Były takie eksperymenty. Natomiast tutaj jest tak, że rzeczywiście relacja, którą się tworzy przez lata czasami, albo jakieś takie miłości, które powstają w czasie, kiedy się z kimś zaczyna grać, to są naprawdę bardzo głębokie przeżycia. I jest taka pułapka, że można uwierzyć, że muzyka jest rzeczywistością bardziej znaczną niż zwykłe życie. Ja zaprosiłam obu szanownych kolegów na wieczór poświęcony autobiografii, a właściwie no żaden z was formalnie rzecz biorąc takiej autobiografii nie napisał. To znaczy takiej tradycyjnej typu curriculum vitae, tam urodziłem się, tam tego pochodziłem i tak dalej. Ale istnieją jeszcze różne odmiany pisarstwa autobiograficznego i jedną z tych takich form jest dziennik. Drugą taką formą jest wywiad Rzeka. Tu z Mikołajem rozmawiała pana znakomicie przygotowanym do tej głębokiej i długiej rozmowy, czy rozmów wielu i tak dalej. Ale ja chciałabym zapytać o jedno. Są takie stwierdzenia natury ogólnej. I na przykład mawia się, że każdy człowiek ma do napisania jedną książkę o sobie. Trochę mnie to zaniepokoiło, bo skąd się weźmie tak ogromna liczba czytelników? Przypominam, mamy w tej chwili ponad 7,5 miliarda ludzi żyjących na Ziemi. Gdyby każdy się wziął za pisanie tej jednej książki, to gdzie wydawcy i gdzie czytelnicy? Ale druga może bardziej trafia do przekonania, przynajmniej mnie. Autobiografia to jest powieść autora o samym sobie. Autobiografia to jest kombinacja wyznań i przemilczeń. Czy któraś z tych opinii, czy tych definicji ogólnych jakoś wam pasuje? Mi żadna. No to nie pozostaje z tym posłuchać ciebie jako profesora również. No, oczywiście czytałem bardzo rozmaite autobiografie. Z powodów zawodowych też musiałem je czytać. I nauczyłem się jednej rzeczy, że jest mi zupełnie obojętne, czy autobiografia jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. Przepraszam. Pamiętam, kiedy byłem studentem, dzięki profesor Marii Janion dostałem zezwolenie na czytanie książek paryskiej kultury. Musiało być to przygotowane w specjalny sposób. Ja dostałem takie pismo, glejt taki i mogłem pojechać do Biblioteki Narodowej i tam wypożyczałem rozmaite rzeczy. Zakrad pewnie tam było. Tak. No, to się tam prohibity nazywało. Tak, prohibity. Bardzo ładna nazwa. Tak. Taka specjalna była taka część tej biblioteki. No i tam to czytałem. No i trafiłem na Gombrowicza. Wtedy byłem młodym bardzo człowiekiem. Przeczytałem te dzienniki. I oczywiście nabrałem się tak, jak wszyscy się nabierają. Ponieważ on tam w jednym miejscu opisuje przygodę, która mu się przytrafiła w Sztokholmie. Bo on trafił do takiego środowiska arystokratycznego w Sztokholmie i tam rozmaite dziwne rzeczy prowokował i to wszystko jest opisane. No. Potem przeczytałem fragmenty takie dotyczące jego przygód argentyńskich. Tam jest taka historia bardzo przejmująca, że on spotyka na ulicy takiego znajomego, który on o tym nie mówi, ale Gombrowicz się dowiaduje, że to jest ojciec poparzonego dziecka, na którego wylał się wrzątek.
No i teraz on tam rozważa, prowadzi tą narrację w taki sposób, że jak sobie poradzić z cudzym nieszczęściem, jak towarzyszyć komuś, kto jest w tak straszliwym zupełnie stanie. No i to jest miał. No, oczywiście coś czuło mnie tak, że coś tam jest nie tak, prawda? Coś jest nie tak. Ale nabrałem się oczywiście na to. Tymczasem oczywiście Gombrowicz nie był nigdy w żadnym Sztokholmie. To zostało potwierdzone przez badaczy jego biografii. No, ale opowiedział to wszystko w taki sposób, że przypuszczam, że jakieś 90 parę procent czytelników tego dziennika jest głęboko przekonanych o tym, że on był w Sztokholmie i tam różne miał przygody. No właśnie, czy to jest z punktu widzenia czystości formy, jaką nazwijmy jest dziennik, czy to jest dopuszczalne, taka konfabulacja? No jak najbardziej, dlatego że to jest autobiografia intelektualna, która posługuje się pewnym fragmentem fabularnym, żeby wypowiedzieć jakąś prawdę osobistego doświadczenia. I ona w tym sensie jest absolutnie prawdziwa. To nie jest tak. To na różnych poziomach się rozgrywa, ale ta właśnie historia, jeśli będziemy ją oglądać właśnie w tej perspektywie biografii, intelektualnego doświadczenia takiego Gombrowicza, to jest oczywiście absolutnie prawdziwe, głęboko prawdziwe. No, odsłania, on nawet się w tym bardziej odsłania niż gdyby tak miał... W relacji, tak. Gdyby w relacji, na takiej pierwszoosobowej relacji o swoim stosunku do nieszczęścia, coś w tym rodzaju i tak dalej. On się posługuje tutaj formą fabularną, bo to jest opowieść o spotkaniu z kimś, potem on towarzyszy, idzie ulicą, prawda, i tak kończy się na tym, że on ucieka od tego człowieka. W jakimś momencie już nie wytrzymuje. No tak. I ucieka. No oczywiście. I ucieka, tak. Prawda, i ucieka. No potem oczywiście jest ten moment tego takiego wyrzutu sumienia, porzucenia jednak, no i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście absolutnie w moim przekonaniu w biografii dopuszczalne. Czyli rozumiem, że historię wymyślił, natomiast powiedział coś o sobie różnego bardzo. I to jest też to odkrywanie, no myślę, że można bujać trochę. Tylko, przepraszam, chciałem się Nie, chciałem właśnie ciebie zapytać od razu, czy ja bujam to. Jakaś autobiografia wywarła na tobie duże wrażenie, która w jakimś sensie odmieniła. Twój pogląd tak naprawdę, myślę, że ale to nie jest autobiografia, to jest biografia. Czy można też zaliczyć do tego? No, słuchaj. Ja myślę, że dla mnie takim nie wiem, krańcowym doświadczeniem było przeczytanie biografii Pasja życia, to jest o Van Goghu. Tak. I to napisał Irving. John Irving. John Irving, tak, dziękuję. Nie pamiętam, bo to było bardzo wcześniej. To byłoby najbliższe naszej trzeciej sesji. Irving Show. Irving, ale Stone. Powieść biograficzna. Dziękuję. I to jest rzeczywiście coś takiego, że ta książka mi pokazała, ponieważ ja, wiadomo, zacząłem grać dosyć późno, jak wiadomo. Może do książki oczywiście liczę, że Państwo życie już czytali po kilka razy. Ale to jest taka książka, która była dla mnie pewnego rodzaju przewodnikiem, że można później coś, że można się z czymś się zmierzyć, że można coś przecierpieć, że nie ma łatwości, że to nie o to chodzi, że ten talent to jest jedna rzecz, ale ta nauka jakby wyrażenia tego coś w sobie i szukanie tego źródła, które bezpośrednio łączy cię, twoją rękę z papierem, z obrazem, to dla mnie było bardzo dużo doświadczenie. No pasja życia, to nie wrzeszcz. Tak, ja myślę, że to miało znaczenie. I myślę, że też wkurzyło mnie strasznie. Pomyślałem sobie przed naszym spotkaniem, jaka przeczytana była przeze mnie biografia lub też autobiografia, a jaka była ostatnia. I myślę, że ostatnia to był Philip Roth, do którego, gdzie myślę, że tak naprawdę ona jest cała jego ojcu. Też to jest ciekawa historia, że człowiek mówi o sobie jednak poprzez historię, a nie przez to, co ma do powiedzenia. I mam takie fajne doświadczenie, kiedy pisaliśmy razem tą książkę, że jeden z pierwszych fragmentów wysłałem Andrzejowi Stosiukowi, żeby on coś powiedział, żeby wziął to na buty, tak jak mówi się, wziąć coś na buty, czyli na ostro, czyli powiedział albo jest, albo nie ma. I Stasiek przeczytał taki pierwszy jakby taki niezredagowany tekst i powiedział tak: synku,
tylko się nie wymądrzaj. Tutaj ma być surowa historia, bez żadnej twojej głupiej analizy, bez żadnego mądrzenia się, tylko nie mów, że jakichś złotych myśli mówi nie mógł, bo ratunku się skończysz. To ma być sama surowa historia mówi o człowieku. I myślę sobie, że nie wiem, jakoś to się udało. Pytanie jest takie, kto był inicjatorem tej księgi? Moi koledzy, czyli wybitni krytycy muzyczni Janusz Jabłoński i Tomasz Gregorczyk, to są takie osoby, które prowadzą nocny program radiowy, który się nazywa Rozmowy Improwizowane. I to jest dwójce z reguły bardzo późno, więc to, znaczy kto dzisiaj słucha radio, to jest też pytanie, dzisiaj wszyscy słuchają podcastów, ale nie wszyscy, ale głównie podcasty są w modzie. I jakby to są osoby, które znają dokładnie warsztat muzyczny, szczególnie są blisko tego stylu, tej dziedziny muzyki, którą się zajmuje. I to był ich pomysł, ale nie miałem naprawdę nic przeciwko temu, żeby oni to zrobili, bardzo mi na tym zależało. Ale nie wiedziałem, że to jest taka ciężka robota. Nie wiedziałem, nie to jest. A ile mieliście, bo domyślam się, że to wszystko było nagrywane oczywiście i potem spisywane z taśmy, bo wyraźnie słychać opowieść. Myślałem, że sobie tak mogę gadać. Ja tak sobie właśnie gadałem, bo tak niestety może też być, że można sobie gadać, ale to jest bardzo trudne, cały czas trzeba myśleć, cały czas trzeba dobierać słowa, cały czas trzeba przede wszystkim być szczerym, co jest najtrudniejsze w tej sytuacji. Musieliśmy mieć okres jakiejś takiej aklimatyzacji, żeby się zaczęli poznawać, że staliśmy się przyjaciółmi, a nie byliśmy, że oni też musieli mi coś powiedzieć o sobie, żebym mógł dalej iść z tym, że mógł się trochę otworzyć, ale też żeby nie pozbyć się wszystkiego, żeby coś sobie zostawić, no, jak się nie da. Profesorze. Kiedyś to wyglądało tak. Wsiedliśmy razem do windy i jechaliśmy na piętro. To było w hotelu Hansa. I mówi do mnie tak: panie Stefanie, uniwersytet to jest nie najgorsze miejsce dla pisarza. Nazywa się Czesław. No ja mówię: tak, oczywiście, ja nie będę. Bo... I mówi do mnie jeszcze tak: wie pan, ja bardzo lubię, kiedy do mnie mówią profesor. Ja mówię: dlaczego? No, przecież pan jest poetą. Broń Boże, ja robię wszystko, żeby nie wyglądać jak artystą. I nawet pokazał, bo był w takiej dziennikowej marynareczce. Tak, sztruksowej. Tak. Ale taki krawat matowy też, no, taki plecionek. Albo często golfik. Nie, on miał wtedy krawacik taki i tak jest. Z guziczkami na końcach. Aha, to takie amerykańskie tak. Taką koszulę, taką też płócienną. No, że właśnie to była oczywiście bardzo świadoma jego robota i to dotyczy też oczywiście autobiografii, bo to są takie sugestie, które mówią, jak chciałbym być zapamiętany. No przecież autobiografię się pisze po to, żeby właśnie, no, jak chciałbym być zapamiętany przez ludzi. To jest i teraz ten moment kreacyjny jest tutaj bardzo ważny. No, w przypadku Miłosza to było właśnie takie, on bardzo chciał wyglądać jako taki, no, mieszczański inteligent amerykańsko-polski, coś takiego. I bardzo się denerwował, kiedy tam do niego podchodzili jacyś tacy artyści, którzy od razu mają taki komunikat do ludzi, że ja jestem artystą, jestem ubrany, tak, widzicie, że jestem artystą prawdziwym. Ja kapelusz noszę nie z powodów artystycznych. Nie? Nie. Nie chcę państwa straszyć brakiem mojego
moje fryzury po prostu. To jest jedyny powód. To nie jest absolutnie żadny pomysł. Ale rozumiem się, przepraszam. Żadny pomysł artystyczny. Ale profesorze, jest też taka sytuacja, że ja tak sobie myślę o tym właśnie, dlaczego jestem zły na tą biografię autorze. Można w takiej autobiografii sobie dodać albo ująć, a to najczęściej oczywiście chcemy sobie dodać, że jesteśmy skromniejsi, fajniejsi, że nie robimy awanturów w domu, prawda, że jesteśmy dobrymi rodzicami, że prawda, jest coś takiego, ale oczywiście autobiografie muzyków rock'n'rollowych polegają na czymś zupełnie odwrotnym, czegoś nie robię burdy, używam narkotyków, biję się z ludźmi na ulicy. Używasz grubych słów. Używasz grubych słów, dokładnie klniesz, prawda. Ale to mi przypomina, jak ja swego czasu przeprowadziłem, zresztą pierwszy wtedy w moim życiu wywiad długi z Herbertem. I Herbert wtedy powiedział coś bardzo istotnego, że u ludzi jest naturalna potrzeba pokazania się, że jest się lepszym. Nie w sensie jakiegoś snobizmu i tak dalej, tylko w jakimś sensie jest to jakieś wewnętrzne dążenie. Ja chcę być lepszy, zdolniejszy i tak dalej. I on na przykład bardzo tego rodzaju naturę człowieka doceniał i uważał, że to jest naturalne. Ale natomiast jeżeli chodzi o Miłosza, to Miłosz mi zrobił od razu na początku tych naszych rozmów, które potem się złożyły na książkę o nim, od razu kategoryczny warunek, a mianowicie żadnych rozmów o charakterze osobistym. Więc no, jest to właściwie zadanie niewykonalne, albo przeznaczone dla bardzo wąskiego grona badaczy, specjalistów twórczości i tak dalej. Zauważ, gdybyś mi opowiedział Mikołaju najróżniejszych pasjonujących anegdot i o swojej rodzinie, i o swoich trasach, i o swoich przyjaźniach z innymi muzykami, tylko byś się skupił wyłącznie na tym, co grasz, co komponujesz i tak dalej, to byłaby książka naprawdę trudna do przeczytania, a tak jest świetna, prawda? Więc na szczęście Miłosz nie do końca dotrzymał słowa danego sobie. Niemniej, no to był jeden z takich trudniejszych dla mnie spraw. Ale teraz mam pytanie. Ale on miał, wiecie Państwo, dziwną zupełnie przygodę z odbiorcami, z czytelnikami, z historykami literatury i tak dalej. On wiele razy powtarzał to też no, w różnych sytuacjach, ale też pisał o tym i tak dalej. Ja jestem złym człowiekiem. Ja jestem złym człowiekiem. Ależ panie Czesławie, co pan w ogóle mówi? Pan jest złoty człowiek, do serca można pana przyłożyć. Ale to nieprawda. Ja jestem złym człowiekiem. We mnie jest diabeł. No, tak? Nic. I próbował przekonywać tych polonistów, ale poloniści nie zostali przekonani, może dlatego, że o Boże, nie mogę tego wypowiedzieć, ale wypowiem, że przewaga w środowisku polonistycznym to jest przewaga kobiet, które jednak chcą, żeby poeta no, nie był złym człowiekiem. No jak może być złym człowiekiem poeta? No to przecież jest absurdalne zupełnie. Natomiast jednak on bardzo dużo na ten temat napisał i jeszcze mówił o tym. I miał takie poczucie, że nie chce nikt słyszeć jego właśnie tej biograficznej prawdy o nim zupełnie. No bo potrzebny był ktoś zupełnie inny. I go dopasowywano. Tej nuty manichejskiej. No tak, no to nuta to manichejska to jest elegancja. On mówił o czym innym. Ja oczywiście tam słyszałem oczywiście o jego bardzo okropnych zachowaniach wobec ludzi. Nie wiem, na ile są prawdziwe. Ty możesz tutaj weryfikować to wszystko, ale słyszałem, że bardzo się źle zachowywał. Bardzo się źle zachowywał na przykład wobec swoich kolegów z tych żagarów. Szczególnie Putramenta w straszny sposób zupełnie poniżał w różnych sytuacjach, dając mu do zrozumienia. On zresztą miał poczucie takiej wielkości własnej. Wielkości własnej i poniżał ludzi.
mówiąc, że oni nie dorastają, dając im wyraźnie do zrozumienia, że oni nie dorastają do jego poziomu. No i to było bardzo rażące. No tak się rozstał ze swoją ukochaną. No tak, różne rzeczy. Właśnie, że on musi się poświęcić wielkiej twórczości. Ale ja mówię o autobiograficznym formacie tego wszystkiego. Tak. To znaczy o tym, że komunikat autobiograficzny, który on wysyłał, odbijał się zupełnie od ściany takiej, która została przez nas zbudowana i która jest podtrzymywana przez całe pokolenia polonistek. No, ale to musi tak być. No, widać, tak po prostu, taka jest niestety prawidłowość. No. Poloniski potrafią zmielić pisarza na pył po prostu. No. Prawda, żeby on był stary. Tak, ja jestem polonistką z wykształcenia. Ja też. Dziękuję. Ja też. Ale ty masz tę przewagę, że jesteś mężczyzną. Nie ma, to nie jest żadna przewaga, bo ja jestem w środowisku, które jest w 90% kobiece. To jest zupełnie inna sytuacja i to raczej jest niewygodne dla mnie. To jest raczej dla mnie niewygodne. Moja sytuacja jest zupełnie odwrotna w stosunku do takiej sytuacji, nazwijmy to mężczyzn i kobiet w ogólnej strukturze społecznej. Tak, tak, tak. No więc tutaj to tak wygląda. To też jest takie ciekawe, że przyszło mi do głowy taką historię, którą miałem za autobiografią, bo to właściwie to nie jest autobiografia, to że była taka osoba, nie będę wymieniła jej nazwiska, która miała taki pomysł, taki wywiad ze mną przeprowadzić. I rzeczywiście spotkaliśmy się na jeden dzień, ten wywiad został spisany i właśnie i w tym momencie wydawca mi odpisał: tekst fajny, za dużo gadasz, a wywiadowca niestety ma tak zwany fanowski stosunek, czyli jest zbyt zakochany w tobie. I to nie pójdzie. I to jest racja. I to nie pójdzie. Sorry, ale to jego nie chcemy. Stefanie, wspominaliśmy o Gombrowiczu i oczywiście wszyscy pamiętamy pierwsze zdanie z jego dziennika. Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. Czy pamiętasz pierwsze zdanie ze swojego dziennika, jak rozpocząłeś go prowadzić? No to jest niemożliwe. To nie, no to w ogóle to jest ponad możliwości. To, ale czy się sięga? No nie, czy się sięga do dawnych zapisów? Nie potrafię oczywiście tego powtórzyć. Skąd to się wzięło i dlaczego, w jakich momentach to się zdarzało. Czasem notowałem podczas jakiejś uroczystości czy zdarzeń uniwersyteckich, kiedy już nie mogłem wytrzymać, na przykład brałem kartkę i pisałem fragmenty dziennika na Radzie Wydziału. No tak, to nie zrozumiałem. Żeby wytrzymać ciężar życia po prostu, żeby wytrzymać ciężar życia, uciekałem właśnie w ten dziennik. Bo dziennik pozwala, proszę Państwa, egzystować w kilku osobach, nie? Jeden w trzech osobach albo jeden w pięciu osobach, ponieważ oczywiście bardzo ważnym momentem w dzienniku jest ten moment, jak to się uczelnie mówi, autokreacji, prawda? Jakieś słowo też polonistyczne, autokreacja. No ale jest coś takiego, że oczywiście cały czas jakoś intuicyjnie sobie budujemy własny obraz. No, taki własny obraz, który może nas jakoś wymacniać na przykład. Nawet jeśli są tam złe rzeczy, to wcale nie musi być obraz tak, jak tutaj z tego wynikło, że jakiś taki ciepły człowiek, rodzinny, coś w tym rodzaju. To wcale tak nie musi być. Ale jest właśnie ten moment takiego wzmocnienia. Ponieważ ja zacząłem pisać raczej z powodu takiego przerażenia moją duszą. No, po prostu myślę, że wielu ludzi ma ten problem taki, że tak, no, nie bardzo wiemy, kim jesteśmy. Nie bardzo wiemy, nie ma zbyt wielu okoliczności w życiu, żeby zajmować wyraźne stanowiska w różnych kwestiach. Unikamy tego i tak dalej. A jak się pisze, to może właśnie się stwarza taki reżim wewnętrzny, że no trzeba wybierać i siebie jakoś budować. Ja uważam, że w ogóle dziennik jest takim przedsięwzięciem budowania siebie oczywiście. To jest bardzo, bardzo dobre. Można powiedzieć, że ma pewne właściwości terapeutyczne.
No ja nie wiem, bo te terapeutyczne to tak zakłada. Ja wiem, ale posłuchaj, sam zastosowałeś tego rodzaju... Boże? Sam zastosowałeś tego rodzaju... Ale to nie w sensie autoterapii, nie, tylko mówię o takim wzmocnieniu wewnętrznym. W powieści żona prezydenta, tak? Twój bohaternik. No tak. No tam jest ten moment. No, dlatego o tym mówię. No, tak, niekoniecznie, prawda, niekoniecznie, żebym ci od razu wmawiała, to prawda, no, ale że dzienniki są dziennik dobre. Ja oczywiście zachęcam, żeby pisać sobie dzienniki, bo to jest właśnie bardzo takie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, wzmacniające. No, wzmacniające. Nawet jeśli się tam pojawią wyznania, jakieś słabości i tym podobne rzeczy, to generalnie mamy do czynienia właśnie z tym czynem, takim autobiograficznym czynem, takim autobiograficznym przedsięwzięciem. No, może też trochę człowiek trochę marzy o tym, żeby być innym niż jest, lepszym, czy mocniejszym, czy mocniej osadzonym w życiu, no. To tam jest możliwość tego spełnienia. Tego. W każdym razie ja zupełnie nie traktuję swojego dziennika jako takiego... Straszne są niektóre, no. Mnie, czasem miałem trudności z przebrnięciem przez te dzienniki tej Marii Dąbrowskiej, prawda, że ona, no tam spotkałam dzisiaj, on podszedł do mnie i powiedział, tak, ja odpowiedziałam jemu, prawda, i tak, ale myślę, że ci Żydzi to jednak są niedobrzy, no i tak w kółko. Szalenie, przepraszam, że może państwo tutaj mają zdanie w tej sprawie, ale bardzo to mnie męczyło, pamiętam. Ja muszę się pochwalić, że jak współpracowałem z kulturą paryską w latach 80., to przyszło właśnie wydanie do kultury dzienników nadzwyczaj okrojonych przez Tadeusza Grewnackiego. I tam było mnóstwo nawiasów kwadratowych, czy kropki w środku i tak dalej. Wyjątkowo mnie to irytowało, no bo po co to wydawać? No, to było coś niesamowitego. No ale tu chodziło, ja rozmawiałem z Tadeuszem Drewnowskim, on mi powiedział, o co chodzi. Ona była po prostu jadowita antysemitką. To ja wiem. Że nie nienawidziła, że to strasznie, bo wszędzie ich wypatrywała. I tam była mu pieruta, patrzę, same twarze żydowskie. Ale więc w każdym razie... Tak jak i tobie, to mnie się bardzo te dzienniki nie podobały. Nie, no to znaczy ja... I napisałam bardzo złośliwą recenzję, której tytuł brzmiał Marsz Dąbrowska. To muszę się pochwalić. Wiecie państwo, dlatego że są dwa rodzaje dziennika. Jeden dziennik to jest tak zwany dziennik permanentny, to znaczy jest wewnętrzny przymus notowania codziennego. I to ona miała coś takiego, że codziennie jednak trzeba zanotować, co się zdarzyło. Nawet jak się nic nie zdarzyło, to jednak się coś zdarzyło. No i tam trzeba właśnie wymieniać te wszystkie rzeczy, że służąca miała problemy z zakupem masła, prawda, no i coś w tym rodzaju. I jest druga formuła, ja to nazywam dziennik z doskopu. Znaczy, że coś nas dotknie. I to wymaga, nie, ja muszę to zapisać. Bo zdarzyło się coś, co mnie wytręciło z tego biegu codziennego i to ja robię. Otóż, proszę państwa, domyślacie się państwo, że ja piszę w drugim trybie, że to jest mój dziennik. To jest dziennik o takich dotknięć, które mnie wyrzucają poza taką, nazwijmy to, kronikarską robotę. W ogóle kronikarska robota mnie w ogóle tutaj nie interesuje, bo nie wiem, teraz to wszystko można zupełnie inaczej robić, można nagrywać na komórkę różne rzeczy, prawda? Ludzie robią to, robią takie komórkowe dzienniki sobie, prawda? Nawet przysyłają sobie wzajemnie, tam, że tu mi się przytrafiło, zobacz, zobacz, dzisiaj to było, prawda? I tego. Skądinąd jest to fajny pomysł, bo można mówić trochę do siebie i można mówić, jak ludzie lubią mówić do siebie, nie wiem, czy pan profesor ma taki zwyczaj, jeżeli jestem starszy, to dzieci mówią, że tata zrajowa mówi dużo do siebie. Szczególnie tego, że trzeba zrób samotny. Tak, ale złapam się na tym, że telefon jest kapitalnym urządzeniem, bo idziesz ulicą, masz ten telefon. I masz alibi. I masz alibi, absolutnie. I tak robi moja skórka. I to jest świetne. Tak, oczywiście. Tak, gadanie do siebie jest silnie represjonowane.
A nawet od razu oznakowane, uwaga, wariat. No, jeszcze bardziej, to dyskryminacja oczywiście okropna, wykluczenie, prawda, i tak dalej. Mikołaju, chciałem ciebie zapytać o to, czy tak jak Miłosz, miałeś jakiekolwiek zastrzeżenia do swoich kolegów, czy są tematy tabu, których nie należy poruszać, czy wręcz odwrotnie. Należy je oświadczyć światu, a nawet krzykiem. Ponieważ, jak wspomniałem, moja praca jest, że pracuję z ludźmi i tworzę z ludźmi różne relacje. Przepraszam, związki jest fajniejsze słowo, jest lepsze, bardziej odpowiednim słowem. Nauczyło mnie doświadczenie, że lepiej zetrać wszystko we własnym łazience, znaczy swoje brudy na miejscu. Chyba, że rzeczywiście ktoś tak cię podpadł, że warto o tym zwrócić publicznie, czy warto kogoś ostrzec, czy towarzystwo muzyków nie jest proste, ponieważ to jest zbiór egotyków różnego rodzaju, ale myślę, że dzięki ostatniemu czasowi ulegliśmy trochę takiemu doświadczeniu psychoterapeutycznym, takiej psychoterapii, to znaczy zauważyliśmy, że jak socjalnie lepiej ze sobą jesteśmy, no to nie, też nie jest po polsku, ale śmiesznie to brzmi, to okazuje się, że jesteśmy bardzo efektywni. I przynajmniej w środowisku muzyków improwizujących jest pewnego rodzaju kodeks. To jest taki kodeks, że kiedy ktoś nawali, albo kiedy ktoś zrobi coś złego, nawet niepotrzebnego, albo jest nie fair wobec innych, to rzeczywiście już jest zmuszony w jakiś sposób moralnie opuścić naszą grupę, albo po prostu zostać z jej wydalony. I to dotyczy zarówno muzyków, jak i naszych promotorów, że promotor i muzyk to jest osoba, która stoi po jednej stronie. To jest bardzo ciekawy proces i bardziej dotyka, to jest społeczna historia niż literacka może i nie jest to ciekawe, ale myślę, że przez jakiś czas muzycy nauczyli się tego. Prawdopodobnie pochodzi to jakby taki sposób takiego współżycia, to się gdzieś pewnie zadziało w Nowym Jorku w roku 60, że ta społeczność zaczęła czuć, że ma znaczenie, że to nie jest tylko tak, że my sobie gramy od tutaj, ale nasza muzyka ma wpływ na kulturę, jest też odpowiedzią na zmiany no i na poglądy społeczne. Tak. Myślę sobie o takich momentach, jak jazz właśnie od 60. czy muzycy, biali i czarni zbliżyli się do siebie dzięki jazzowi też. Dokładnie, ale też to no, też odpowiedź na rasizm czy na dyskryminację. Tak. I też mogę tutaj wspomnieć takich muzyków, którzy mnie tak naprawdę interesują i to są najbardziej ci właściwie. Są dla mnie kolorowi i tacy znaczący, którzy w jakiś sposób społecznie byli zaangażowani. Czy Bob Dylan, czy Bob Marley na przykład. Ich siła gdzieś też jest w tym. Czy nawet Kaczmarski, prawda? To ten wyraz jest i ta ekspresja jest jakby... To jest o czymś. No. I to zawsze nas, ta muzyka będzie nas zawsze dotykać. Ale rzeczywiście, tak wracając do tych ciemnych, mrocznych stron, tak, miałem taką historię, gdzie musiałem się wycofać z projektu, bo to był projekt, który był zresztą związany z poezją Limbo, ale zostałem do tego projektu zaproszony z dwoma muzykami, którzy okazali się po prostu fundamentalistami katolickimi. I to było dla mnie trudne, że Żydowi jest ciężko w takim środowisku, czy człowieku, który się czuje i kimś innym, albo właśnie nie takim, jak on, że ja myślę, że to jakoś przejdziemy właśnie jakąś taką wspólnotą, jakimś takim ekumenicznym, naiwność cholerną, a jakimś takim wspólnym głosem, że to nie mogłem już, po prostu dalej nie dało się. I to się skończyło jednakowoż awanturą i taką trochę medialną. I tak bywa, no. Było. Nie ma co. No ale proszę Państwa, generalnie co nas interesuje, co nas jako ludzi interesuje, dwie rzeczy, no zabijanie i powodzenie. No i poza tym nic oprócz tego. No ja jeszcze mam jakieś. No nie, to są marginesy, proszę pana, to są w ogóle marginesy.
To śmierć nas najbardziej interesuje, niebezpieczeństwo śmierci, to, że ona krąży, zbliża się, jest daleko, blisko, nie wiadomo, wojna, uważać trzeba, no i tak dalej, i tak dalej. Cały czas jest taka ta narracja, oczywiście, zagrożenie. To jest temat bardzo ważny i kultura zresztą to podejmuje, no przecież to są jedne z centralnych rzeczy. Tak. A druga rzecz to jest oczywiście pytanie, kto z kim śpi. No to w ogóle jest główne zajęcie ludzi. Wszyscy tylko tropią to, śledzą. No, oczywiście nie my. Johnny Depp, nie śpię, albo nie śpię. Ale że tu siedzą, to jest oczywiste. Ja mówię o ludziach tam, wiecie państwo, daleko są oni. To ludzie się tym interesują, prawda? Ale wystarczy zobaczyć, jakie są proporcje w kulturze. No. Że ta sprawa, te sprawy romansowe są w ogóle na pierwszym planie oczywiście i w ogóle wiedzieć, jakie są sieci zależności w tym zakresie. W tym zakresie te sieci zależności są niesłychanie przydatne, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kto z kim, w jakich okolicznościach, gdzie i kiedy. I wtedy można różne rzeczy załatwić, drodzy państwo. No ale to nie o nas w ogóle, pewnie nie rozumiecie, bo o jakiś ale i tak dalej. Ale ja teraz do autobiografii muszę przejść, bo o tym będziemy rozmawiać. I oczywiście, że autobiografia jest cała myślę, takie napięcie oczekiwania w biografiach. Prawdziwa biografia to jest taka, która nam powie coś, czego my nie wiemy. No tak, objawienie. No bo na Boga Świętego, co ja mam się dowiedzieć, to co ja wiem z gazet, to jakimś pisarzu, prawda, i słyszałem już 100 razy to w telewizji, teraz co ja mam czytać tą książkę, a po co mi to? Ma być coś zdradzonego, ma być coś ujawnionego, ma być coś wysypanego, tak? Dopiero wtedy nas to zajmuje. No nie nas, tylko mówię ludzi, prawda. To tak, nas nie, tak. To jest jasna sprawa. Więc ja przypominam sobie rozmaite książki w tym zakresie. Amerykanie są pod tym względem świetni po prostu. Ten, jak to się nazywa, ten zwrotnik koziorożca. No proszę państwa. Henry Miller, wspaniały. Henry Miller, który wali po prostu bez żadnego zmrużenia oka, całą swoją biografię wywala na talerz po prostu. Tak. I jeszcze te biedne kobiety, które on tam... objaśnia od góry do dołu, prawda? Nie tylko jak wyglądają, ale co robią i tak dalej. No w ogóle wszystko tam są tego typu rzeczy. Niestety oczekiwanie autobiograficzne jest właśnie takie. No. Prawdziwa autobiografia to jest autobiografia ujawnianej tajemnicy. Tak, 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 wyważanych drzwi jakichś. Wyjścia z szafy, wyciągnięcia z szafy właściwie. No tak, po co tego? No, pasja życia, wszystko pięknie, ale tam wszystko jest dość ładnie, to wszystko zamazane, wie pan, takie zamazane, że wie pan, można nawet uczniom w liceum to dać. Dlatego w liceum właśnie. No to i wtedy już jest wszystko pięknie i tak dalej. Natomiast ja sam teraz oczywiście myślę tutaj o tym, że może właśnie tutaj, jakie są tego powody, ale ja na przykład strzegę bardzo w dziennikach pewnej strefy, która jest dla mnie absolutnie nietykalna i ja w ogóle nie wpuszczam tam nikogo do tej strefy. I może to jest właśnie ta słabością tych dzienników. Że może dzienniki mają być właśnie tym ryzykiem. Ekshibicjonistycznym. Nawet nie wiem, takim publicznym samobójstwem. Ale to jest ciekawe, że przepraszam, że się pijemy. Ja mówię Jerzy, słuchaj, no ty tam wiesz, dużo widziałeś, rozmawiałeś i tak dalej, ale jak ten Gombrowicz w tych dziennikach traktuje tą swoją żonę? No na Boga Świętego, no wiecie państwo, ja byłem oburzony po prostu. Ponieważ ona odegrała bardzo ważną rolę w jego życiu. A on ją potraktował po prostu, no, jakby to powiedzieć, no, jak najgorzej po prostu. No, wymazał ją po prostu. Ona tam się pęta gdzieś, tak. Pojawia się tam coś. Rita coś mi podała. Tak. Przy czym Rita zdecydowała, żeby to opublikować. No tak. Wbrew powiedzmy swoim interesom. No tak, oczywiście. No, ale jednak ja myślę, że to była jakaś taka nieprzyjemna rzecz.
Nielojalna, która zresztą jest bardzo ciekawa, bo to, bo oczywiście ta część jego dzienników, on, można porównać też Kronosa z tym, bo on napisał też taki dziennik, jeszcze bardziej dziennikowy niż ten prawdziwy. To się to ukazało się pod tytułem Kronos. No to o tym mówię, tak, oczywiście. I tam są oczywiście niesłychane świństwa. No straszne świństwa. Wypisywane, w których właśnie on napisuje też, w jaki sposób seksualnie traktował tą swoją żonę. No to w ogóle te szczegóły rozmaite, no, tam jak ona odpowiada, no, po zbliżeniu seksualnym, jak ona się zachowuje, no, on to komentuje, no, to są rzeczy okropne. Ale przypuszczam, że właśnie dlatego ten Kronos się sprzedał. No. W jakim sensie tam, tak? To nie jest książka, jakbyśmy powiedzieli, która by pogłębiała nam tą najmądrzejszą, czy największą, czy najwspanialszą część osobowości Gombrowicza. No to z pewnością nie. No, no ale... i tam, wiecie Państwo, znacznie ciekawsze są przypisy wydawców, którzy do tego wszystkiego tam dopisali, żeby to wszystko było na wysokim poziomie, prawda, i tak dalej. To bardzo podejrzana książka. Zresztą mówiąc, ja ją reklamowałem w TVN-ie. No ale takie są reguły życia. Ale w Krakowie mnie dopadnięto i powiedziano, no wie pan, właśnie wyszła ta książka, niech pan coś powie, prawda, na ten temat. No to powiedziałem, no nie chciałem krzywdzić wydawnictwa literackiego. Szacowna firma. O, żona mi tu mówi cały czas, że trzeba. Mówię, że Mikołaj coś powinien powiedzieć. A przepraszam, ale Mikołaj mówił bardzo dużo. On się zasłuchał teraz, jak Państwo widzą. Dobrze, to ja mam pytanie wobec tego dla Mikołaja. Mówimy o tych różnych typach autobiografii, prawda? Autobiografia słynnych uczonych, czy artystów, czy pisarzy. Mamy zatrzęsienie autobiografii celebrytów, czego ja po prostu każdego dnia chyba się ukazuje kolejne, to jest nie do wytrzymania. Bardzo często pisana jako po prostu PR-owe ćwiczenie po to, żeby dany osobnik był, że tak powiem, trzymany w telewizji, prawda, pokazywany i tak dalej, i tak dalej. Ale... I w takich autobiografiach najważniejsze są zdjęcia. No tak, oczywiście. No. Tak. Ale zaraz, Mikołaj, tutaj mnóstwo zdjęć. Ja pewnie uważam bardzo ciekawe te zdjęcia, więc oczywiście w tych celebryckich, że tak powiem, tfów, nie znoszę tego słowa, autobiografiach, zresztą często bardzo pisanych przez kogo innego, przez cichego autora, który tam w kulisach jest, autor widmo, prawda? Ale istnieją jeszcze bardzo ważne autobiografie, o których dotychczas nie wspominaliśmy. Autobiografie świadectwa, autobiografie oskarżenia. Bardzo dużo autobiografii ocaleńców z II wojny, ocaleńców z Holokaustu, którzy opisują swoje dzieje. Ponieważ Mikołaj, ty się dowiedziałeś od swojej rodziny, że masz korzenie żydowskie od strony mamy, tak? Pamiętam dobrze? Tak, miałeś chyba 14 lat wtedy, kiedy ci powiedzieli o tym. Powiedz mi, czy tego rodzaju literatura holokaustowa, te świadectwa z pierwszej ręki, czy w jakimś sensie ze względu na historię rodziny ciebie jakoś wciągają, poruszają? Zawsze. Zresztą tak się stało, że chyba jestem starszy, tym więcej czasu temu poświęcam. W tej chwili nawet mieszkam trochę w Warszawie, ponieważ współpracuję z Muzeum Polin, gdzie prowadzę duży projekt. To jest chór, który tam jest jakby, który jest przynależniony, jak to się mówi, do Muzeum Historii Żydów Polskich. To jest taki połączony projekt też z wizualizacją. Ale to jest taka ostatnia rzecz, to jest tylko po to, żeby powiedzieć, że jakby cały czas nie tyle holokaustowy, bo trochę mam dosyć tego holokaustu, ile też samościowy ciągle. Mam takie poczucie i też trochę jak rozmawialiśmy o tym, jak rozmawialiście Państwo o tych dziennikach, to ja mam takie wrażenie, że to jest jednak tworzenie jakiejś tożsamości też, która nie ma końca, więc no, tą tożsamość próbuję sobie odtworzyć, bo
w związku z tym, że należy do jednego do tego drugiego pokolenia ocalałych z Holokaustu, tej całej historii nie mam w całości. Czyli mam takie puzzle, które leżą na jakiejś pustej mapie nienarysowanej i te puzzle powoli sobie uzupełniam. Skoro nie mogę to zrobić historycznie, to robię to sam, czyli buduję wokół tego swoją sztukę, swoją jakąś działam, żeby gdzieś się samemu tym wypełnić. Ale rzeczywiście jest tak, że jako młody człowiek w ogóle nie wiedziałem, że mam żydowskie korzenie, w związku z tym też nie jestem religijnym Żydem, a nic takiego. Natomiast w tych czasach chyba czuję się Żydem najbardziej, w tych trudnych czasach. Właśnie nie miałem pewno takiej potrzeby, gdyby te czasy nie były takie, jakie były, że jakoś czuję to, że ktoś mi bardzo chce powiedzieć, że jestem inny. To jest akurat jakoś... To jest jakoś chyba zrozumiałe, bo każdy, kto należy do mniejszości w dzisiejszych czasach, czuje się dziwnie bardzo i niezbyt bezpiecznie. Ale wracając do literatury, bo to jest takie ważne. Ja myślę, że ja szukam nie tyle literatury holokaustowej, nie tyle interesuje mnie... Nie interesuje, co ludzie przeżyli, tylko jak to... w jaki sposób to przeszli, a potem co o tym myślą. I dla mnie taką najważniejszą postacią, chyba najlepszą, to jest Marek Edelman, że to, co zrobił Bereś razem z Burnetką, piękną pracę i właśnie te wywiady rzeki, przy których Edelman zapijał jedną butelkę whisky, ale cały czas był przytomny. O Edelmanie w trance tylko mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, ponieważ Joanna Szczęsna pisze taką książkę o przyjaźni, książkę wspomnienia o nim, o przyjaźni, o nim jako człowieku i lekarzu przede wszystkim. Tak, to są też dwie osoby tak naprawdę. Tak. To jest też bardzo ciekawe, że... I też bardzo mnie interesowało to, jak Marek Edelman poradził sobie z tym, że z wojną, tym, że tak naprawdę był jednym z dowódców getta i tej obrony getta, czy nie wiem, powstania w getcie. Jak potem z tym mógł żyć i jak mógł być potem wszystkim kreatywny, to dla mnie jest takie bardzo ważne, bo to, z czym ja żyję i co mnie zastanawia, to jest jak żyć z takim jednakowoż bagażem holokaustowym i to takim bagażem, którego nie zdążyli unieść nasi rodzice nawet. Oni nie zdążyli się przestraszyć. Oczywiście jestem po długiej serii różnych terapii takich związanych właśnie z drugim pokoleniem. Okazuje się, że drugie pokolenie jest w jakiś sposób psychologicznie bardziej obciążone. Jakby przeżyło te wszystkie niewyrażone emocje, które przez rodzinę, poprzez różne stany lękowe naszych rodziców wchodzą w nas i nie wiemy tak naprawdę, jaki w nas jest bakcyl, że jesteśmy takimi napełnionymi ludźmi, z takim pasażerem na stromu, takim obcym, to jest obce. I jest niedobrze właśnie i tego chyba każdy musi się pozbyć tego obcego, żeby móc zacząć widzieć świat normalniej, bo to nie są nasze uczucia, to jest też bardzo ważne. Także mógłbym o tym mówić godzinami, ale też nie chcę przedłużać. Marek Edelman i to, w jaki sposób mówi, i to, że mówi się prosto, jak się wie. Bardzo lubię to zdanie. Mówi się prosto, jak się wie. Jest gdzieś moim przewodnikiem. W jakiś sposób. Podziwiam to, że można żyć dalej i można być tak kreatywnym. Marek Edelman zrobił pierwsze bypassy chyba w ogóle w Europie. Był pierwszą osobą, która się na to zdecydowała. Oto dlatego też, że wiedział, że pacjent, któremu będzie te bypassy robił, już jest w takim stanie, ponieważ ma ten rodzaj takiego chyba takiego niskokomorowego, nie chcę się wyrażać, takiego zawału, że po takim zawału już się nie żyje długo. I on wiedział, że jakieś miał takie poczucie, że jest tylko uprawniony, albo że tak obcował ze śmiercią, że myślał sobie, że może sobie w jakiś sposób na to pozwolić i zdecydował się, że na takie ryzyko. I w tych latach 50., kiedy po prostu była taka bida, on robił te zabiegi. Cudowne, niesamowite. Przepraszam, że tak długo. I ja przyznam, że w czasach liceum, akurat w tym czasie wydawano bardzo dużo literatury obozowej, nazwijmy to ogólnie. Oczywiście nie gułagowej, bo to już jest wiadomo zupełnie co innego. Zresztą tam były bardzo zamazane sprawy
pochodzenia tych więźniów, czy to byli Żydzi, czy to nie byli, czy to byli Aryjczycy, czy cokolwiek, prawda? Ten temat jak gdyby nie istniał. I ja to natychmiast wychwyciłam, ale... Mówisz o Borowskim, prawda? Głównie, czy też tu... No mówisz o Borowskim, czy nie? Czy o kim mówisz? Nie, nie tylko o Borowskim, ale nawet takie... Borowski zrobił na mnie wtedy wstrząsające wrażenie. Ale mówię także o takich zapisach dokumentarnych bardziej, prawda? Taką książką, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, była wydana, nazywała się chyba Siedem Żyć. I to była tuż po wojnie, ale nie w Polsce, tylko w Niemczech, w tych częściach wyzwolonych przez zachodnich aliantów. Tam natychmiast ukazało się sporo książek właśnie tego rodzaju świadectw związanych z obozami zagłady, z Holokaustem i tak dalej. Tam był też lekarz, notabene, autor tej książki. On tylko, zresztą to, że był lekarzem, go prawdopodobnie uratowało, bo jednak był w jakimś sensie, okazał się być potrzebny, prawda? Ale tak czy inaczej, to on przeszedł przez 7 obozów niemieckich, polskich. I to była taka od razu taka wyrzucona z siebie autobiografia. Również była książka napisana na lata przed słynnym dziennikiem Anny Frank, takiej polskiej młodej dziewczyny, zaledwie 14-15-letniej, pochodzącej z takiej intelektualnej rodziny, chyba z Łodzi, która przeszła cały koszmar II wojny. I tę książkę nie tak dawno temu, może z 4-5 lat temu, wydano w końcu po angielsku w Stanach. I cóż się okazało, że ona do dziś żyje, może już w tej chwili nie żyje. Ale ona, tak, odnaleziono ją i okazało się, że ma tam 90 kilka lat, ale... I ta książka jest wspaniała, nadzwyczaj interesująca i wstrząsające spostrzeżenia tak młodej dziewczyny, wychowanej jeszcze w domu. Jej ojciec był kolekcjonerem malarstwa i to na dużą skalę, także miała, że tak powiem, podłoże intelektualne bardzo ciekawe. Ona się chyba nazywała Maria Rosenberg, ale w tej chwili nie chcę mówić tego. W każdym razie to są tego rodzaju książki, które mnie w jakimś sensie ukształtowały wtedy w młodości. I to moje pytanie zasadnicze ciągle, które zadawałam, czy ja bym to wytrzymała? Czy ja bym to zdołała przeżyć i czy ja bym zdołała wyjść z twarzą. Ale nie chcę takim ponurym akcentem. Mam temat jeszcze jeden w związku z autobiografią, a mianowicie mówimy o prozie albo o dokumentarnej, prawda, albo sfabularyzowane i tak dalej. Ale jeszcze istnieje cała dziedzina, mianowicie poezja, w której autobiografia jest bardzo silnym elementem. I myślę, że Miłosz był tutaj dobrym przykładem. Czy twoim zdaniem, Stefanie, twórczość poetycka Miłosza to byłby głównie temat autobiograficzny właśnie? Czy elementy znaczące autobiograficzne? No, Miłosz się w ogóle z tym nie krył. On bardzo mówił wiele razy o tym, jak pisanie układa się, to jego pisanie właśnie w taką historię życia. No, taką historię życia. No, ale... Bo u Szymborskiej to nie jest jak gdyby motyw przedstawienie biografii własnej, żywota własnego, jak się kiedyś mówił, zareje. No, miała inny pomysł na ekspresję poetycką zupełnie.
lubiła filozofować, to znaczy oglądała sytuację, jakąś życiową sytuację po to, żeby wyprowadzić z tego takie uogólnienie, taką uniwersalizację tego, co jest oglądane bezpośrednio. To samo jest w dziennikach naukowskich, tych dziennikach czasu wojny, że ona niby występuje jako kronikarka tej rzeczywistości okupacyjnej, warszawskiej, ale celem jest, o właśnie, bo ja tu usłyszałem krytyczne uwagi Andrzeja Stasiuka na temat złotych myśli. No, to jest niesprawiedliwe oczywiście, bo ja uważam, że bywają pisarze świetnych pod względem złote myśli, wystarczy Leca przypomnieć, że był świetny. Tak? Tak. No. Ale też te aforyzmy innych wielkich pisarzy, to też jest bardzo ciekawa dziedzina i ja bardzo to cenię i szanuję. Ale w przypadku Nałkowskiej tak było, że ona jest zainteresowana przede wszystkim wyprowadzeniem takiej esencji filozoficznej z sytuacji. Ogląda sytuację, opisuje na przykład to, że ona zarabia na życie kioskarka. Ona była kioskarką, która sprzedawała papierosy. Tytoniowe materiały, prawda, tego. Ale do tego się ona nie ogranicza, bo ona potem właśnie lubi formułować tak zwane złote myśli. W formie aforyzmów często, bardzo takich właśnie mających mieć walor dla osób, które przeczytają ten fragment za 100 lat. Albo później. Bo też są, wiecie Państwo, pisarze długodystansowi i pisarze chwili. Pisarze chwili reagują na chwilę, ale równocześnie mają takie poczucie, że pojawiam się jak iskra i za moment zniknę. A są tacy, którzy mają takie wrażenie, że przekazują jakiś długoterminowy komunikat. I nawet zakładają, że to może być czytane za 200-300 lat. Za 200-300 lat. Ona miała właśnie takie... Ona była pisarką właśnie długodystansową w tym sensie. Prawda? Natomiast Białoszewski, myślę, miał wrażenie takie, że on był pisarzem, który wiedział, że to wszystko zniknie. No, że to jest taki zapis na rozsypującym się papierze. A to jest jeszcze bardzo ciekawe, że a propos Białoszewskiego i pamiętników z powstania, że ojciec mój, który przeżył to powstanie, mając 10 czy 11 lat, miał fotograficzną pamięć jako młody chłopiec, czyli też ojciec mu przekazywał. Mówił, że to jest jedyny wiarygodny pamiętnik, z którym się spotkał. To też niewiarygodne, że właśnie on to zrobił, mimo to, że to jest bardzo ekspresyjne. Tak, i to po wielu latach, prawda? I bardzo impresyjne też, że ma takie poczucie, że czytając to, ten taki język, który jednak jest bardzo aforyczny, chyba mi się wydaje, nie wiem, że ma wrażenie wiarygodności. Co mi przypomina, że jak pracowałam pod koniec lat 70. w Nowym Jorku, w gazecie Nowy Dziennik i tam głównie prowadziłam taki dodatek kulturalny weekendowy, postanowiłam ogłosić konkurs dla czytelników, który się nazywał Moja niezwykła historia życia. I przyszło mnóstwo odpowiedzi, krótszych, dłuższych form, niby literackich, bardziej literackich, mniej literackich, surowych i tak dalej. Ale to pierwsze, to świadczy o tym, do jakiego stopnia właśnie ten temat pod tytułem autobiografia jest silnie w nas zakorzeniony. Chcemy zostawić po sobie właśnie jakąś formę, jakieś świadectwo. Ale drugie, tylko to kończę w dwóch słowach, a drugie było to, że przyznaliśmy pierwszą nagrodę człowiekowi, który nazwał tę swoją pracę Mrówka na szachownicy i był bardzo młodym powstańcem warszawskim i opisał to zupełnie właśnie nie heroicznie i tak dalej, tylko z punktu widzenia właściwie potwornej męki ludności cywilnej i tak dalej, nie pozbawione to było pewnej autoironii.
No w każdym razie ta praca się absolutnie wyróżniała i w jakimś sensie przypominała mi już istniejący wtedy Dziennik z Powstania Warszawskiego. Proszę Państwa, ja bym poprosiła, żeby każdy z Panów zechciał łaskawie przeczytać fragment. Ja mogę coś powiedzieć, ja się strasznie wstydzę. To znaczy, ja mam coś takiego, że spokojnie przed publicznością gram, ale mam go powiedzieć czytałem. Mogę spróbować? No spróbuj. Tutaj masz ja naprawdę nie chcę być na świnie, że obiecałem Ci, że to zrobię. No dobrze, to ty... Rozumiem, że zaznaczyłeś ty, no to zaznaczyłam, wiesz o czym? Jak prowadzisz zajęcia z dźwięku, na filmologii. Nawet nie wiedziałem, że to jest... Muszę znaleźć okulary. Dobrze. To niech Mikołaj się uczy, to może poprosimy, żebyś przeczytał fragment swojego dziennika. Proszę. Mikrofon, proszę pana. Tak, tylko zastanawiam się, jaki fragment, bo tu mamy różne fragmenty, no ale może ten pierwszy, który się akurat pojawił, no bezprzypadkowy, ale trudno. 19 maja, 3 dni po przyjeździe do Moskwy. Profesor Wiktor J. z Uniwersytetu Moskiewskiego zawiózł nas swoim samochodem do Szepietów, małej miejscowości na północny wschód od Moskwy. Chcieliśmy zobaczyć inną Moskwę i inną Rosję, nie tylko Arbat i ekskluzywną ulicę Twerską. Rozmawiamy z Elizabetą J., ciotką Wiktora, fizyka nuklearna jego zresztą, męża jednej z moich rosyjskich tłumaczek. Stoimy w ogrodzie parę metrów od szosy prowadzącej do Moskwy. Mieścina ruina, drewniane domki kryte zardzewioną blachą, rozwalające się płoty, zapadnięte w ziemię drewutnie. Przychodnia lekarska pusta, wybite okna, potłuczony kachlowy piec, wyrwane na opał futryny drzwi, podłoga zerwana. Elizabeta ma jakieś 55 lat, duża, rumiana, w czapce wełnianej, na czapkę naciągnięta wełniana chustka, płaszcz czerwony, wytarty, pocerowany, zapinany na czarne guziki. Zapraszam nas do domu pod numerem 36, drewnianego, z bali sosnowych, zczerniałych. W środku ubogo, stół nakryty ceratą w czerwono-niebieską kratę. Nie ma łazienki, tylko zardzewiały zlew przy ubikacji z pożółkłą miską klozetową. W ścianie mosiężny kran z zimną wodą. Myjemy ręce po podróży. Od słowa do słowa na stole butelka z zielonowego szkła, grube szklanki, chleb, ogórki kwaszone, wyłożone na pół misek. Pytamy o Ukrainę. Czy ta wojna słuszna? A jakże, odpowiada Elizabeta. Tam naszych Rosjan w Donbasie mordują faszyści. Poroszenko i Jaceniuk to banderowcy. Braciom naszym trzeba pomóc. To Putin ma rację? No pewnie. Braci naszych w Donbasie nie można zostawić. Pomóc trzeba. To tam rosyjskie wojska pomagają? Elizabeta kręci głową. Nie wojska, ochotnicy. Patrioci tam jadą, żeby pomóc. Życie narażają. Ale Krym, Ukraina, ale Krym Rosja Ukrainie zabrała. Nie zabrała. To zawsze była ziemia rosyjska, tylko Chruszczow niepotrzebnie ją Ukraińcom dał. Ale teraz Krym do Rosji wrócił. Sewastopol zawsze był nasz. Przecież Krym był częścią Ukrainy, ale niepotrzebnie. Tam sami Rosjanie mieszkają, co chcieli zawsze, żeby ta ziemia rosyjską była.
nalewa wódki do szklanek. Tam w Kijowie to amerykańska robota jest, żeby Rosji dokuczyć. Oni nas za nic mają. Ale Putin im pokaże, że Rosja mocna jest i z nami żartów nie ma. Oni napaść na nas chcą, a Rosja nigdy nikogo nie napadła. My się zawsze broniliśmy. Rosja, mówię do Elizabety, napadła na Polskę w 1939 roku. Po pakcie Ribbentrop-Mołotow. Tak? Elizabeta trochę się dziwi. Nic o tym nie słyszałam. To na nas Hitler napadł i musieliśmy się bronić. Ale w 1939 roku Armia Czerwona zajęła pół Polski, kiedy myśmy się bili z Hitlerem. Ja tam nie wiem. Elizabeta się zachmurza, ale nie spuszcza z tonu. Nabija na widelec zielonego ogórka. Stalin nas obronił przed Hitlerem. To i Putin nas obroni. Sięgam po chleb. Jest smaczny i kruchy. A wyjeżdżała pani kiedyś za granicę? Nie, za żadną zagranicę nie jechałam. A nie jest pani ciekawa zobaczyć, jak tam ludzie żyją? A niech tam sobie ludzie żyją, jak chcą. Nas to nie obchodzi. To się wam podoba, to życie tutaj? No pewnie, że się podoba. Tu się dobrze żyje. A Putin im pokaże, nie da nas poniżać. Patrzę i nie mogę wyjść z podziwu. W nędznej mieścinie żyje, pieniędzy nie ma za dużo, marne mieszkanie, ubranie poczerowane, ale jaki motor ma, że żyje w kłamstwie. No i co z tego? To kłamstwo daje jej napęd i to jaki? Czy może być coś ważniejszego, że ona ofiarą propagandy jest? No pewnie, że jest. Tylko co z tego? Duma ją rozpiera jak brudną kurę, co na swoich śmieciach siedzi. Przecież nagle uświadamiam sobie, ta baba wierzy, że należy do narodu wybranego. Całą sobą czuje się cząstką wielkiej Rosji, nad którą czuwa prawosławny Bóg. Taka bije z niej siła, twarda stanowczość, tępa, wzmacniająca, potężna. Ona nie da się zmiękczyć żadną tam prawdą. Na co jej prawda? Żeby ją osłabić? Na co komu prawda, która osłabia? Przecież w życiu najważniejszy jest napęd. Bez napędu długo nie pociągniesz. Albo masz napęd, albo go nie masz. Żyć w prawdzie? A na co komu prawda, która odbiera napęd? Prawdziwą prawdą jest więc kłamstwo, które wzmacnia. Prawda, która odbiera moc, zwiotcza mięśnie, osłabia wolę. Żadną prawdziwą prawdą być nie może, nawet jeśli jest najprawdziwszą prawdą. Mądre narody wierzą, że są narodami wybranymi. Nawet jeśli na świecie nie ma żadnych narodów wybranych, czy na przykład Żydzi osiągnęliby to, co osiągnęli, gdyby mocno nie wierzyli, że są narodem wybranym? Siedzimy przy stole, zakąszamy zielonym ogórkiem, a Elizaweta rośnie przed nami jak drożdżowa baba w cieple kaplowego pieca. Z szarej kury przemienia się w strojną indyżycę, pewna siebie. Okrzepła w sobie, mocna, rośnie za stołem, głową w chuście, sięga coraz wyżej, do sufitu, rozszerza się od Petersburga po Kamczatkę. Spokojna, rubaszna, nalewa wódki do szklanek, szum jak brzoza, wzbiera jak powódź. Cały pokój sobą wypełnia, okno przesłania. Prawda? A na cóż jej prawda? Do czego? Brawo. Pytanie od dziennikarza. A Stasiu ciągle u was
później po opuszczonych wsiach łękowskich ciągał, pokazywał, o, tu była wieś, pokazywał, jechaliśmy przez to puste przestrzenie, wśród tej magii Andrzej opowiadał mi o każdym miejscu. Wokół rzek był taki dziwny syf, na rozlewiskach rzeki widać było plamy ropy, którą tam przed wojną wydobywano. Woda w krainie na Wołowcu ma specyficzny zapach, po prostu wali ropą. Czasami czujesz to stojąc przy jakimś źródle albo przy stasiukowym kuchennym kranie. Diesel? Diesel, ale taki ruski, śmierdzący gównem, przepraszam. Paliwo na Ukrainie ma bardzo specyficzny zapach. Amerykańska benzyna też śmierdzi inaczej niż europejska. Rosyjska jeszcze inaczej, ale ukraińska naprawdę śmierdzi gównem. Szczególnie ta podkarpacka. Ja to mówię, ewidentnie czuję wtedy, że ropa ma pochodzenie organiczne. Beskid Niski był dla mnie wtedy miejscem zupełnie egzotycznym. Jeden świat tam się kończył, a zaczynał drugi, którego ani nie znałem, ani nie rozumiałem. Miałem jakąś wiedzę z książek i z opowieści Andrzeja o Łemkach. Widziałem, że cerkiew tam stoi, ale to nie ma wsi. Wiedziałem, że istnieją Radocyna, Wyszowatka, Smrykowiec, wsie z paroma domami, choć przed wojną było tych domów kilkadziesiąt. Gdzieś tam były największe w okolicy Targi Koni, a gdzieś tam nie ma nic. Tylko unicki krzyży, fragmenty sadów i drzewa owocowe przypominają, że kiedyś była w tym miejscu jakaś zagroda. Latem 2000 roku wysiedliśmy z Olą, Moniką i Andrzejem. Wsiedliśmy w pociąg do Medyki i zaczęła się nasza podróż na Ukrainę i do Rumunii. Jechaliśmy przez Lwów, Stanisławów i ten Lwów, i ten pociąg, i wszystko było niesamowite. Zupełnie inne niż to, co znałem. Z początku wydawało się, że to zwykły pociąg, ale im później się robiło, z każdą chwilą się okazywało, że ma on wiele niezwykłych możliwości. Na przykład ukryte pułki, z których można zrobić łóżko. Ten pociąg jechał do Odessy, na której stacji wsiadła grupa chłopaków w pasiastych koszulkach i w czapkach marynarskich z długimi wstążkami. Od razu umościli się razem z innymi i biegł chłopak, który wołał Morozowo, Morozowo. Nagle zrobiło się jak w Indiach, bardzo ciepło i rodzinnie. Zamiast grozy wynikającej z wyobrażenia, że Ukraina będzie krajem obcym, pojawiło się poczucie bliskości. Ludzie się nie izolowali, tak jak my. Siadali blisko siebie i nagle okazywało się, że ktoś ma kanapkę i cię częstuje i chce z tobą rozmawiać. Jest ciebie ciekawy. Wysiedliśmy rano we Frankiwsku. Czekał na nas Jura Andruchowicz. Napisali ze Stasiukiem wspólną książkę. Wziął nas do siebie. Mieszkał jeszcze wtedy w bloku, na osiedlu, takim jak mniej więcej Gdańska Zaspa, tylko w strasznej ruinie. Nie było tam drzew, tylko żwir, gruz. Dość dramatyczny obraz. Mieszkańko skromniutkie, Nina, jego żona, przygotowała na śniadanie rosół i kurczaka. I oczywiście szybko pękła pierwsza butelka. Wzięliśmy maszynkę albo marszutkę, nie pamiętam, i pojechaliśmy do centrum, gdzie stał taki wielki beczkowóz z napisem kwas. W restauracji zamówiliśmy coś, co się nazywa niedźwiedzia łapa. To nic innego jak smażona w panierce pierś kurczaka z orzechami wbitymi w odpowiednie miejsce. Cieszyliśmy się tym strasznie. Potem spotkaliśmy się z Tarasem Prochaśką. Jest świetny esej, świetna rozmowa z Tarasem Prochaśką w Koprasie. Proszę przeczytać o wojnie na Ukrainie. Potem spotkaliśmy się z Tarasem Prochaśką, też świetnym pisarzem. I razem z Jurą pojechaliśmy na kilka dni w Gorgany, do wsi, która nazywała się Zelena. To była jazda. We wsi była turbaza. W takich śmiesznych domkach syf zajebisty. Na śniadanie była kawa zbożowa bez mleka. W takich emaliowanych czajniczkach parę kromek chleba, kosteczka masła, jakbyś cofnął czas.
Zaraz był bardzo w tych górach obeznany. Trafiliśmy do zagrody, w której mieszkali Łemkowie albo wujkowie. Była tam para fajnych, starych ludzi. On wrócił w to miejsce w latach 80. Zajmował się składaniem domów z bali. Spytałem, czy bym taki dom złożył. On się spytał, jak mi zapłacisz za podróż i robotę? To złożę, czemu nie? A ja pytam, i przyjedziesz? Przyjadę. Co za problem? Ja tu z Syberii na piechotę przeszedłem. No proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale chciałam dać Państwu możliwość zadawania pytań naszym gościom, ale ja ze swojej strony chciałam zakończyć to moje wystąpienie chyba najpiękniejszym wierszem autobiograficznym, jaki istnieje w literaturze polskiej. Zgadujecie? Nie zgadujemy, nie wiem. Polały się łzy na czyste ręce. Tak. Na me dzieciństwo sielskie anielskie, na moją młodość górną i durną, na mój wiek męski, wiek klęski, polały się łzy nieczyste, rzęsiste. Ale teraz, jeżeli Państwo mają ochotę... Proszę takim jeszcze rozmawiać. Profesor Stefan Chwin. Mikołaj Trzaska. Za miesiąc 23 w tym pięknym miejscu Renata Gorczyńska gościć będzie redaktora i wydawcę Marka Zagańczyka, profesora Dariusza Filara oraz mecenasa Tomasza Kopuczyńskiego. To będzie zacne spotkanie o powieściach z wątkiem autobiograficznym. Zapraszam serdecznie. Zapraszam do śledzenia naszych stron, stron miejskich, Wydział Kultury i naszych partnerów. No i dziękuję Państwu bardzo. To zacne spotkanie. Dziękuję.